Witajcie na kanale Zizo. Siema. A dziś smutny odcinek, ale i wesoły. Mamy nagrody za Rivals, jak co tydzień, ale stało się to. Sprzedałem Litmanena. Tak, sprzedałem Litmanena. Niestety musiałem to zrobić. Ale zarobiłem 5000 na nim. Dobry był, polecam go. Naprawdę, kupujcie tą kartę. No, i tyle. A teraz już zacznijmy otwierać paczki. Tak się prezentuje mój skład bez żadnych zakupów, bo nic nie kupowałem. Totalnie nic nie kupowałem i tak na razie prezentuję. Dzisiaj się wszystko, cały skład się zmieni, więc spokojnie. To co, zacznijmy od Rivalsów. Nie spadłem. Mamy tak. Dwie mega paczki Jackie Pippen, 6 dużych złotych paczek, albo 32 tysiące monet, albo wymienne paczki 4. Albo podwajamy i mamy 8. Bierzemy 8 paczek niewymiennych, do, żeby ważne mecze zrobić za darmo. Pocisnąłem, wbiłem rangę pierwszą. Food Champions, nieważne, nie grałem w ogóle w Food Champions. Więc mamy tam jakieś nagrody. Ale w ogóle nie grałem w Food Champions, więc no, przepraszam. 12 paczek na koncie. Wow, będzie otwieranko, będzie otwieranko. Jeśli dzisiaj wieczorem mam paczki z ważnych meczy będę robił. No i zostawiam na jutro te paczki najprawdopodobniej, więc no, dobra. Nie będziemy otwierać wszystkich, ale okej. Złota paczka. To są paczki wymienne. Jakby z złotej paczki coś wypadło, to było super. Mamy oczywiście Obi-Wana, więc no. Naprawdę już? Już? Muniain w złotej paczce. Złota paczka i Muniain. Wymienny. Zarobek. To się nazywa zarobek. Ile? Okej, okay, troszkę kosztujesz. No ci, dobra, to już sobie kwiksalujemy jak zawsze. To też, dobra. No i git, no i ekrany. Czego chcieć więcej? Tą paczkę już sobie zostawimy. Paczki rzadkich kart, jedną otworzę paczkę rzadkich kart, bo drugą sobie na jutro zostawimy. Tu nic raczej nie będzie, tak jak myślałem. Na razie słabsze paczki i zaraz przejdziemy do najlepszych. Dembele. Nowy transfer Atletico Madrid. No i git. Jak najbardziej. Druga złota paczka. No tu raczej już ekranów nie będzie, ale Blanzuletka otwiera. Blanzuletka otwiera paczkę. Czy będą drugie ekrany? Wątpię. Ale może będą. Trzymam kciuki. Czeliszew. No. To już gorsza paczka o wiele. Ale za to mamy więcej piłkarzy. Dobra, to jest nieważne, to jest też nieważne. Mamy Piga. No właśnie, tak jak myślałem, Pig będzie jakiś, będzie mecz Barcelony jakiś. Nie wiem, czy będzie, ale nie wiem, czy będzie. Poczekajcie, muszę babci powiedzieć, żeby było ciszej. Babciu, ciszej troszkę! No i 4 karty. Grujcz. I git. Znaczy, praktycznie nic nie, nic nie warte oprócz Piga, ale okej. Okay. Zostawiamy te karty do ważnych meczów. Plan wygląda tak. Mamy 9 paczek. Tą jedną otwieramy. I tu otwieramy 4 dokładnie. Dobra. Pierwsza paczka leci. Halo? Halo mi. Co jest? Dobra. A, poleciała. Dobra. Po prostu z opóźnieniem. Czy będą ekrany? Proszę, 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 proszę. Ekrany. Dzeko. Przyda się kolejny overall do Luneya. No i oprócz tej fakty już nie ma nic. W stylu gry też nie ma. No nie, był tylko Dzeko, ale i tak Dzeko to spoko. Ciekawe, czy w drugiej fakcie będą ekrany. Dobra. Ty, Obi-Wan,
Obi-Wan Kenobi. Otwiera paczkę Obi-Wan. Obi-Wan zawsze ma farta. Jeśli będą... Ja chcę ekrany Obi-Wan, dobra? Ekrany chcę. Obi-Wan Kenobi. Może jakaś 84? Łoj, okej, okay, okej, okay, dzięki, dzięki Obi-Wan. Skriniar 85! Jak te paczki sypią? Dziękuję, Obi-Wan. Jak te paczki sypią? Dobra, jakieś duplikaty, ale tylko dwie rzadkie karty były w tej paczce, więc słabiutko, jeśli o to chodzi. Jeśli o to chodzi, ale tak to overall. O, jeszcze Meite! Okej, okay, fajnie! Fajnie, jeszcze Meite, Mandy, dużo kart i Skriniar. Skriniar do Runeja się przyda. Kolejna paczka. My otworzyliśmy dwie taki dop. Teraz ja otwieram. Jakby jeszcze takie ekrany. Jeszcze jedne ekrany. No i już przestaliśmy. Jest to Comebol Libertadores. Perez. O, tak, tak jak myślałem. Pablo w duplikatach. Wymienny na całe szczęście. Fajny styl gry, zmiany pozycji znaczy. No ta paczka już zdecydowanie gorsza, chociaż nie. Alberto Moreno, Zoludo. No ale bez ekranów, nie. Dobra. Obi-Wan Kenobi. Otwiera tą lepszą paczkę teraz. Obi-Wan, czyli honory. Jeszcze jedne ekrany i zaraz robimy paczkę w ciemno. Jeszcze jedne ekrany, Obi. Proszę, ekrany. Obi-Wan. Co to jest? A, kolejny. Może będą jeszcze ekrany? NDD, czyli kolejne ekrany. NDD 84. Dziękuję, Obi-Wan. Turecka. No i kolejne ekrany. Git. Paczka w ciemno, ja nic nie słyszę, wy widzicie, ja nic nie widzę. Obi-Wan, czyni honory, ja nie patrzę, wy widzicie. Proszę o ekrany jeszcze raz, Obi-Wan, ekrany i będzie super. Ekrany, wy widzicie, ja nie. 3, 2, 1, nie ma ekranów. Obi-Wan, nie może być zawsze ekranów, ale... No. Ekrany? Czyli jednak były ekrany. Dziękuję. Co jest ta... Co to jest za paczka? Patrz, ile to jest zawodników. Żeśmy oszukali? Ale dobrze. Patrz, ile to jest zawodników. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 12 zawodników. Wow! 13! 13 zawodników w takiej paczce. Wow! Nie no, ale są ekrany, czyli jednak trafił ekrany, nie? Jednak trafił ekrany. Paulinho. Ej, ale overale poszły ładnie. Overale bardzo ładnie poszły. No. Wiadomo, nic nie zarobimy, ale wieczorem powinniśmy zarobić, chyba że już wieczorem nic nie trafimy, no ale... A, jeszcze Muniaina mamy, czyli jednak zarobiliśmy. Pewnie 4000. Jeśli chodzi o wyzwania, będzie jeszcze mega paczka rzadkich kart, dwie paczki rzadkich kart, ale to już w piątek, czyli jutro, nie? Nie? No, tak będzie, nie? Jeśli chodzi o tą paczkę, mam 5800 punktów mi brakuje. Będzie jeszcze jedna paczka rzadkich kart. I nie mogę tego zrobić, nie wiem, czemu, bo jest jakiś bug. Ale tak to powinienem to zrobić i pewnie, znając mnie, wybiorę oczywiście Premier League, bo Premier League się zawsze bierze. Tak się może Sisoko, może nie. Ale dobra. Tak, tu jest ten Runej. Zbliżamy się dużymi krokami. I to naprawdę dużymi krokami się zbliżamy, bo patrzcie, ja mam... Co dzisiaj trafiliśmy?
O, dobra, inaczej. Co dzisiaj trafiliśmy? Skriniar, najlepsza karta dzisiaj, więc okej. Odriozabal, NDD. Paulinho, Dzeko, to na pewno. Muniain. Nie no, jest... Patrzcie, ja bym mógł zrobić ten. Właśnie to wyzwanie teraz, jakbym robił sobie praktycznie za darmo, bo ja mam bardzo dużo tych overali. Powypadało overali, no i git. I git, jest majonez, nie? No i git. Bo tutaj nie wykorzystuję. Nie, tutaj wykorzystuję te karty, dokładnie. Nie, tu nie wykorzystuję. A tu? Jeśli chodzi o 8-6, tak, tu wykorzystujemy. W ogóle Milko i Savić dostał upgrade 90. Fajnie, fajnie. Jak najbardziej. Nie robimy Runeja. Oczywiście nie robimy Runeja. Chyba, że zrobiłbym go za darmo, ale wątpię. Jeśli chodzi o Cristiano, został mi taki sam koszt, więc raczej nie będziemy go robić mimo to. Ale chyba, żebyśmy oszczędzili Milkowicza, Savicia. To ja mam takie karty. Poczekajcie, wyciszymy to sobie, dobra? Wyczyśćmy sobie. Kogo ja bym mógł tu przepalić? Sona na pewno. Bo nie gram już tą kartą i raczej nie będę nigdy grał. Odgarda to też. Suareza. No Suareza troszkę szkoda, ale Suareza. Suareza. Zahaviego. Endid, Oriazabal, Mendy. Chciałem przepaść Gomeza, pamiętam, no ale... Czy będę go przepalał? Wątpię. Dobra, te karty... Dobra, dużo ich mam. Bardzo ich mam dużo. Fajnie, nie? Że ich mam tak dużo. Na pewno to nie jest minus. Dobra, Skriniar. Oriazabal, Coutinho. Tytuł. Schmeichel. Mendy. No jest 8-5, nie? No to. To tutaj sobie go dajemy. Co? Czy ty się żartujesz ze mnie? Ze mnie się żartujesz. Żartujesz się ze mnie. Ze mnie się żartujesz. Ze mnie, wiesz? Dobra, nie będziemy robić ani Runeja, ani Ronaldo, tak naprawdę. Jeśli chodzi o inne SBC... A przepraszam, że tu mam takie coś niefajne, no ale... Przepraszam. Nie robię nic tych... Nie będę robił na pewno paczki z ikoną. Po pierwsze nie mam kart. Po drugie zaraz z dokładnie 8 dni wychodzą nowe icon swapy. I zrobimy ikonę tym razem, nie? No to te składy dwa zrobilibyśmy za darmo. No ale dobra. Wypadłby znowu Litman, tyle by było. Wyzwania dopiero później będą. Jeśli chodzi o transfery, Future Stars są jutro. I to jutro dopiero będziemy kupować karty. Więc no. Filar nie kosztuje nic. No to wyścilimy już, co nam zmieni te 300 monet. A to też możemy cię wyspać w sumie. No i tutaj Pablo. Dlatego czy nikt nie kupuje po prostu. Dobra, Muniain. Sprawdź, o 3000 na pewno go mamy. W ogóle to jest z tych. Wiecie, ze złotą paczkę był Muniain w ogóle. 3400 jest najtaniej, ale go zaraz kupią. Chyba, że kosztuje 500. Jeśli jest dużo za 500, no to nie. Dokładnie, wystawiamy za 300. 3300, więc też spoczko. Oj, za 800 bym wystawił, tak by samo było z Litmanenem. 300. No i git. Transfer, jakie chcę sprowadzić? Na pewno nie ikony. Bo ikony będę ją za icon swap, jak mówiłem.
A, Team of the Week w ogóle wam nie pokazałem, ale jestem amatorem. To jest Team of the Week. To jest Team of the Week, tak. Takie beznadziejne. Tak. Ogólnie naszym transferem pewnie będzie Andre. Pewnie Andre kupimy. To będzie nasz transfer. Super, nie? Sołczek oczywiście. A, z mojego ulubionego klubu. Kiedyś, jak dostaniesz innego infa, to go kupię. Naprawdę, postanowię go kupić tego. Jak będzie miał jeszcze innego infa, to go kupuję na pewno. W Salach na niego nas nie stać. No, Martinez, co wiadomo, Martinez. Mkhitaryan. Dobra, otwieram jeszcze jedną paczkę. Sorry, muszę otworzyć jeszcze jedną paczkę, bo szaleję, dobra? Bo pomyślałem sobie teraz, a co jakby zostawić sobie... O kurde, pomyślałem. Z ważnych meczów jest dokładnie... 5 paczek. 3 zostawiamy, tamte 3 bierzemy, tu mamy 6 paczek, czyli mamy 9 paczek. Te 2 sobie otwieram, albo jedną sobie otworzę. Ale i tak sobie teraz jakąś paczkę musimy otworzyć, bo ja chcę po prostu. Jak nie będzie ekranów, to się zawiodę. Ekrany, tylko ekrany. No i nie warto było teraz tego otwierać. Łoniaki Williams. Liner, Szar. Myśliwy, super. No i tyle, babciu wchodzi. Kurczę, jak zawsze, no. Żegnajcie filmiku, przykro mi, ale no właśnie. Dobra, no to na tyle na dziś. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. No i co, trzymajcie się, no i na razie. Cześć. Pa. No i tyle.